Dawid Śmiechowski po wygranej na gali RWC1. Jak ważna jest to dla Ciebie wygrana? Witam. To bardzo ważna wygrana. Rywal ciężki. Walka trwa 3 rundy, gdzie zawsze wygrywałem w pierwszej rundzie. Catering. Gdzie zawsze wygrywałem w pierwszej rundzie, tak? Fajne, cenne doświadczenie zebrane. Coś tam lekko nie zagrało, bo byłem odcięty po pierwszej rundzie. Musimy to jakoś zweryfikować, co tam nie zagrało. Trochę jestem też niezadowolony z tego, że to był mój 6 rywal, tak? Ale wiadomo, to nie jest wina organizacji, tylko zawodników, którzy brali walki, a na drugi dzień odmawiali walki. Więc codziennie nastawiam się na kogoś innego, tak? Więc to też może jakiś miał... Musiałeś trenować przekrojowo. Tak, raz był Stójkowicz, raz był Parterowicz, no ale no cóż. Chciałem się bić, musiałem zrobić walkę, więc... Czy plan na walkę w ogóle był zrealizowany? Plan na walkę utrzymać Stójkę, więc nie poszedł po mojej myśli. Trenowałem właśnie obrony, obaleń, takie rzeczy tutaj, kontrolę w parterze, więc fajnie też, że tylko raz mnie rywal zaskoczył tym odwrotnym biodrem, a tak udało mi się wybronić, więc coś tam wyszło, ale ta Stójka, chciałem ją dłużej ciągnąć, ale gadałem z rywalem i też chciał bardzo skracać ten dystans, tak? Pod koniec już założyłeś ten trójkąt, obijałeś go i tak to trwało i trwało. Myślałeś, że to się jakoś skończy, czy tak będziecie do końca rundy skończycie? Po prostu jak założyłem trójkąt, mówię, wygrałem. Już wiedziałem, że go z tego tylko nie wypuszczę, tak? Nie chciałem się wyładować wszystkiego. Biłem te ciosy, biłem. Czułem, że to wchodzi. Jak dociskałem nogi, czułem, że przykłada rękę za ucho, tak? Bo że go dusiło. Wtedy robił mi miejsce. I pomyślałem, mówię, jeżeli go dusi jak nogi, dociągam, to spróbuję też rękoma, tak? I dociągnąłem tymi rękoma i udało się poddać. Jak możesz podsumować 2018 rok względem swojej kariery? Jesteś zadowolony, jesteś spełniony? Jestem zadowolony, spełniony może nie, bo miałem dwie walki, chciałbym tak robić 3-4 vlog w roku, ale też jestem bardzo zadowolony, że udało mi się zawalczyć na takiej fajnej gali jak właśnie Rocky Warrior Cartel i mam nadzieję na kolejną jakąś współpracę dalszą, tak? Właśnie, jak Ci się tu na Kaszubach podoba, tak jak mówi gala w stolicy Kaszub? Bardzo ładnie, oprawa ładna, kibice, miasto, bardzo zadowolony jestem. No dobra, z mojej strony wszystko, gratuluję Ci zwycięskiej walki, chciałbyś coś na koniec jeszcze dodać? Chciałem pozdrowić wszystkich sponsorów, przede wszystkim Power Duck, firma, mój główny sponsor, bardzo mnie wspiera. Całe MMA Witkowo, trenera Marcina Przybylskiego od treningów siłowych, przygotowań tam wydolnościowych. Trenera Łukasza Bosackiego, sparring partnerów, którzy znosili moje obicia i resztę sponsorów, których można tam u mnie znaleźć i którzy mnie bardzo wspierają. Dobrze, życzę Ci przyszłych wygranych, gratuluję i dzięki za rozmowę. Bardzo.